Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie na kanale, no i w kolejnym odcinku poświęconym haksom na sesjach w GTA Online. Po ostatnich dwóch filmach na ten temat z waszą pomocą zostało ostrzeżonych dziesiątki tysięcy graczy. No co jest w sumie bardzo fajną sprawą, ponieważ na pewno nie jedna osoba uniknęła wyzerowania konta. No i na waszą prośbę nagrywam kolejną część i w tej części przechodzę już do was z dobrymi, ale i też złymi informacjami. No zaczynając od tych dobrych, opcja zabierania pieniędzy i poziomu innym graczom już nie działa na platformie PC. No, czyli na tej platformie, na której sytuacja była najgorsza. Czy też mogą to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zalogują się na wasze konto. No ale no, takie możliwości po prostu nie posiadają, no chyba że podacie im pasy do konta. No ale no raczej nikt tego nie zrobi. A także granie na sesjach publicznych jest już bezpieczne. Co prawda haksy nadal posiadają opcje na przykład skraszowania wam gry, bądź respienia na was jakichś obiektów. No, ale te opcje już nie są takie hardkorowe jak to zerowanie konta, o którym tutaj mówimy. O takich opcjach jak na przykład Aimbot, God i tym podobne to już właściwie nie wspominam, no bo osoby wykorzystujące takie opcje oczywiście były i będą na sesjach. Z waszą pomocą dowiedzieliśmy się też o tożsamości kilku osób, które atakowały youtuberów i które są odpowiedzialne za większość ataków na was. Osób, którym taka sytuacja się przytrafiła. No jedna z tych osób niedawno złamała moje prawa autorskie, umieszczając mój film na swój kanał. No i że tak powiem, pisząc parę niemiłych słów w opisie pod tym filmem. Oczywiście sprawa została zgłoszona YouTube'owi, YouTube oczywiście uznał roszczenie za słuszne. No i dostaliśmy dane tej osoby w razie jakby się chciało podjąć jakieś procedury prawne. Jednak z oczywistych względów, no nie będę tych danych tutaj udostępniał. Mogę jedynie wam powiedzieć, że ja oraz moja ekipa z TeamSpeaka znamy tą osobę już od dość dawna. No i można powiedzieć, że haksy to jest hobby tej osoby, no i zbanowaliśmy go na TeamSpeaku już dość dawno, no bo no nie zachowywał się dość normalnie. Oczywiście to nie jest jednorazowy przypadek, bo takich osób jest kilka, być może niektóre osoby doznały wyzerowania konta za sprawą jakiejś osoby, która nawet nie jest z naszego kraju, która po prostu was nie znała, bo to też jest bardzo możliwe. Jednak osoby, o których mówię, na pewno są odpowiedzialne za większość tych ataków w Polsce, jestem co do tego pewny. No w każdym razie sesje są bezpieczne, no bo Rockstar naprawił tą opcję. Kolejna dobra informacja jest taka, że ostatnio jeden z moich znajomych kontaktował się z pracownikiem Rockstara, który powiedział, że jak zakończą pracę nad Red Dead Redemption, no czyli nad ich nową produkcją, premiera, która jest zaplanowana na jesień, no to jak ukończą tę pracę w czerwcu, no bo tak ukończenie pracy jest przewidywane, to poważnie zajmą się zabezpieczeniami w GTA Online. No można powiedzieć, że w samą porę, no bo na pewno Rockstara stać na to, żeby zatrudnić do tworzenia tych zabezpieczeń najlepszych ludzi. No jest też niestety zła informacja, ale skierowana do graczy w PlayStation 3 i Xbox 360. Niestety, ale tam nadal występuje ta sama sytuacja, czyli haksy na tych platformach nadal mają możliwość wyzerowania wam konta. No chyba nie będzie dla was nowością, jak wam powiem, że po prostu Rockstar no nie jest zbytnio zainteresowany pracą nad konsolami starej daty. Więc raczej nie zostało nic innego, jak po prostu przenieść się o poziom wyżej na PS4 bądź Xbox One, a tam sytuacja jest najbezpieczniejsza. Właściwie to tyle informacji, które chciałem wam przekazać w tym materiale. Oczywiście zachęcam was do udostępnienia tego filmu. No i łapki na zasięgu, tak jak to było w poprzednich materiałach o haksach. Chociaż myślę, że tutaj osoby zainteresowane tym tematem, no śledzą mój kanał już od dłuższego czasu. Możecie nawet słownie przekazać informacje na przykład waszemu koledze, który też gra w GTA. No jeżeli będą jakieś kolejne informacje dla was, no to oczywiście nagram na ten temat osobny materiał. No ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!